Cześć, witam się z wami w kolejnym odcinku. Dzisiaj pokażę wam całą hodowlę. Zaczniemy od młodych i skończymy na stadzie podstawowym. Zaczniemy od tych młodych, bo akurat muszę im posprzątać. I'm so tired of love songs, tired of love songs, tired of love songs, tired of love. Just wanna go home, wanna go home, wanna go home. Whoa. So tired of love songs, tired of love songs, tired of love songs, tired of love. Just wanna go home, wanna go home, wanna go home. Whoa. Party, trying my best to meet somebody, but everybody around me's falling in love. A baranka nie będę wam pokazywać. Ona sobie jest, bo jest. To jest samiczka ze stada podstawowego. Moja najmłodsza. Czekamy na pierwszy wykot. Na razie jej nie wyciągam, bo nie chcę być dotykana, zaraz piszczy. Więc daję jej spokój. Dzisiaj w plenach odsadzanie tych dwóch samczyków od mamusi i posprzątanie klatki naszej małej agresorce. Samczyk właśnie trafił do nowej klatki. Jeszcze idę po tamtych dwóch szałaputów i będzie w porządku. I dwoje kawalerów też już trafiło tutaj. Tylko jeszcze trzeba jakiś próg wykombinować. Tutaj jeszcze tu laski. Myju, myju. Poważę sobie młode, 3-miesięczne. I druga samiczka. To nie tylko oni maniutki, dlatego masz brudne. I widzisz te złe nogi. Przyjechały mi deski na budowę klatek. Także niedługo ruszy pełną parą. Trzeba dokończyć i postawić następne regały. Samiczka straciła apetyt. Ściółkę ładnie przekopała. Coś tutaj prowizorycznie zrobiła. Termin ma na jutro, więc zobaczymy. Dzisiaj jest 18 grudnia. Samiczka teraz przeniosła sobie, miała tutaj zrobioną dziurkę do gniazdka, ale teraz przeniosła na sam koniec. Więc na razie tutaj nie przeszkadzam. Zajrzę dopiero rano. Już wieczorny obchód robię, karmię. I już do rana zostawiam w spokoju. Ona ma wykot. O, jeszcze masz marchewę. Dobra, dzikusko, już idę. Samiczka trochę wybiła mnie z tropu, a mianowicie
Może wykoci się w nocy, a może wykoci się rano, ale już do niej nie będę na razie zaglądać, dopiero rano zajrzę. Macie chłopaki. Proszę. Zobaczymy, mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku i że pochowam młodziutkę. Ale okaże się, mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Jest dziewiąta. Tak o dziewiątej przeważnie przychodzę je karmić. Już jest dużo słoń wepchane w róg. Więc super. Właśnie poprzycinałam królikom pazury. Tym dorosłym, bo już miały długie. Wszystkim. Poza młodą. Jej nie denerwuje, ona sobie już ładnie gniazdko zbudowała. Właśnie zasłoniłam samiczce drzwiczki, żeby jej nie wiało. No zobaczymy. Może dzisiaj coś w nocy się okoci albo rano. Tak dzisiaj na dzisiaj miała termin na 19. Ale coś mi się wydaje, że dopiero rano. Mam nadzieję, że się nie rozczaruje, że ładnie pochowa. Okaże się. Właśnie zaglądam do samiczki i powiem wam, że gniazdko się rusza. Nic nie jest rozrzucone. Wiecie co, mam tutaj taki słaby dostęp. O ja. Ale słodziaki. Kurczę, niewygodnie mi tutaj. Najdalej wsadziła ten cały. No dobrze. Jeden maluszek. Trzeci. Czwarty. Piąty. Ojejku, szósty. Siódmy. Ojeju. Ósmy. O. Dziewiąty. I dziesiąty. Dziesięć maluszków. Teraz je ładnie pochowam. Ale chyba jej zabiorę parę. Dobra. Dzisiaj sprawdzę, czy wszystko z maluszkami w porządku. I przeliczę maluchy. Ale widać, że są świetne. Ładnie karmi. Duże sztuki. Dobrze. Teraz brzuszki najedzone. Dwa. Trzy. Szósty maluch i siódmy. O. Tak, dobrze. Samiczka właśnie karmi swoje młode. Dobrze, niech je karmi, musi je przykryć, bo się odkryły, jak sprawdzałam.
No tutaj niestety mamy jednego młodego mniej. Padła mi samiczka. Była strasznie wycieńczona i wychudzona. A przez to zalatanie świąteczne i w ogóle nie miałam nawet kiedy zauważyć, że jest to z nią nie tak. Dopiero ostatnio zauważyłam, że jest wycieńczona, to teraz ją wyciągnęłam, oddzieliłam od reszty. I po paru godzinach samiczka zdechła. Ale reszta wszystko jest w porządku. Jedzą normalnie. Nie wiem, co tamtej było. Dzisiaj maluszki mają 8 dni. Sobie tylko zerknę i... Cztery, pięć, sześć, siedem. O, jaki klusek. Dobra. Włazić do gniazdka, chłopaki, dziewczyny. Siup. Ojej, spokojnie, wariatko. No. Młoda dostaje paszę dla matek karmiących. Także teraz się zajada ładnie. Młode sobie siedzą schowane w gniazdku. No już idę, idę. Tak. Już marcheweczkę dzisiaj dostała. Już prawie codziennie dostaje myszka. Czy mleczko miała. Ostatnio sprawdzałam, to ładnie miała wykarmione. Brzuszki pełne. Także już jej nie sprawdzam. Teraz tylko będę patrzeć, czy się rusza. Teraz daję jej spokój. Aż zaczną młode z gniazdka same wychodzić. Najgorsze za nami. Młoda ogarnięta, zasłonięta na noc, żeby miała cieplutko, żeby jej tam nie wiało. Lecę karmić resztę królików i do zobaczenia w następnym odcinku. Nie zapomnijcie o łapce i o subiku, żeby być na bieżąco.